Wracamy z serią zgadywania rank. Ile punktów uda mi się zdobyć w tym odcinku? Czy dziś trafimy na Radianta? Przekonajmy się. A wy piszcie w komentarzu swoją rangę, bo jeżeli będzie 1000 lajków pod tym filmem, to wybiorę jeden komentarz i sprezentuję mu karnecik. Jak znaleźć się w kolejnym odcinku? Więcej info na końcu tego filmu. Zaczynamy sobie dzisiejszy odcineczek od klipa użytkownika El Profesor. Od razu w oczy rzuca mi się dosyć ciekawy celownik. Taki pionowy bym powiedział. Jest zmiana skinka, okej, okay. Tutaj Omen jakimś sportowym tepekiem, nie ma fraga dla Omen, okej, okay. El Profesor z pierwszym fragiem, zaraz zobaczymy, czy ten celownik, on się w ogóle rusza podczas biegania albo strzelania, nie wiem, ale wygląda jak nie powiem co. Zobaczmy, czy ten celowniczek odda, no jest klacz 2-1, ale wydaje mi się, że to nie mogą być jakieś, oj, to chyba nie jest zbyt wysoka ranga, jakiś silver wydaje mi się, co najwyżej, stawiam, że to jest... Silver 2 albo Silver 3. Dobra, Silver 3 niech będzie. Ranga jest w opisie pod filmem. Jest. Silver 3, widzowie. Dwa punkciki dla mnie. Klipek od Gabrola. Podobnie runda pistoletowa. Mamy dzisiaj szczęście od tych rund pistoletowych jak na razie. Jeden frag już dla Gabrola zdobyty. Oj, ten wall z dziurką. Bardzo fajnie to wykorzystuje sobie. Tutaj jakiś trzeci frag w ogóle na Brimstone, czego nie zauważyłem. I będzie jeszcze frag na Race teraz w mainie. No ciekawy ten wygląda klip jak na razie. Ma najnowszą koskę. Widać, że skinki są kupione. Ładnie to wyglądało. Dałbym tu jakąś platynę w ogóle, może nawet platynę 2, nie, troszeczkę za wysoko. Gold 2 tutaj spróbujemy, zobaczmy. Gold 1, jak widzicie. To jeden punkcik dla mnie, na 2. Klipek od Zasiego, w ogóle jakaś mega agresywna pozycja na tej jetce, tutaj na tym lotusie, zobaczmy. Jak to będzie wyglądało, jeden, drugi, w ogóle nikt go nie traduje, trzeci, czwarty, piąty, nie! Wow, to było naprawdę niezłe. Ja tutaj daję jakąś wysoką rangę. Albo Ascendant, albo Immortal. Nie mam pojęcia, co to może być. Ale tutaj widzimy, że Reyna była platyną w poprzednim akcie. Kurde. Ale ja to dam tutaj Diament 3. Diament 3 tutaj daję. Albo Ascendant 1. Nie no, mega mocna akcja. Co to jest za... O kurde, nie ma rangi podanej. Ale troll. A na Discordzie może? Nie, na Discordzie też nie ma niestety rangi podanej. Zgadujcie w komentarzach, jaka to może być ranga. Albo ty też tam się użytkowniku zgłosi, daj znać. Ja zgaduję, że to jest Ascendant 1. Mamy klipek od Staszka teraz. Pierwszy frag. Okej, 2-3, Sage Maresa. Ej, ale tutaj wydaje mi się, że troszeczkę troll jest, bo widzimy przywieszkę na tym wandalu. Może podniesiony wandal, ale daje nam to jakiś pomysł na przedział. Ojojo, ten revive, taki bym powiedział nieskuteczny. Kosa, o Jezus, jest kosa. Pięknie, ale było blisko. I zobaczmy, czy użyję teraz ulta. Paka była podłożona, słyszy race. Jest ulcik odpalony, elegancko. Barack Obama go zabija, ale ma jeszcze dwa flesze, halo utility. Obyło się bez utility, ale ja stawiam tutaj, że to dalej jest mimo wszystko gold. Sprawdźmy sobie. Gold 2 daj widzowie. Gold 1, gold 1. To jeden punkcik na 2 dla mnie. Ale ładna akcja, dam lajka. Lecimy sobie z klipkiem od Equale, Jetka na ulcie. Oj, taka pusta niestety go dorwie bardzo szybko. Zaczyna nam się klipek. 5-5, będzie próba zajęcia showersów. Zobaczmy sobie, co nasz tutaj zawodnik wykombinuje. Fajnie sprawdza kąty. Ten flash od Sky całkiem cienki. Okej, okay, jest pierwszy flag. Frag, flag. Flag to pozostał ze Sky teraz. Oj, delikatne lagi. Ale okej, okay, zobaczmy. Co tutaj zobaczymy. Fajnie użyty smoke pod one way'a, takiego delikatnego. Celowanie w respa. Słyszysz Reynę z pletków. Oj, Cypher tutaj dostanie. Wydaje mi się, że to może być troszeczkę wyższa ranga już jakaś. On sfollowuje tego ulta, to jest mega dobry. Okej, okay, udało się. Trzy fragi, to chyba podejścika będzie. Mega clean. Ascendant. Ascendant 2 tutaj daje rangę. Już w ciemno. To nie wiem, może nawet Immortal? Dajmy tutaj Immortala 1, sprawdźmy, co to może być, widzowie. A2. Ascendant 2, czyli prawie bym trafił. Pick Immo 2. No nie wiem, tutaj prawie trafiłem i tutaj prawie trafiłem. Uznajmy to za takie pół punkta dla mnie, pół punkta na 2, bo prawie trafiłem w oba, i w tą rangę, i w pick. Pół punkta. I kolejny klipek, tym razem od Nisune. Tutaj troszeczkę gorsza jakość, mam wrażenie. Tego klipka, ale może uda nam się coś wykminić. Jest tepek na Joru puszczony, czeka sobie. Ojej, a co to było jakieś. A to był chyba lak, myślę, że takie przejście. Wyszło. Ładny frag. Wyszła sztuczka, brawo. Czemu są takie lagi przy fragach? Nie wiem, ale Omen nie trafia. Okej, ładnie. Sztuczka wyszła. Patrząc na to, jak to wygląda tutaj gameplay, Sage w ogóle się odwraca do tyłu, jakieś. Co? Ale on sobie jedzie z nimi. Wydaje mi się, że to będzie jakaś niższa ranga, nawet poniżej Silvera. Stawiam tutaj na jakiegoś brąza. I teraz daję już po środku, bo już nie trafiałem. Dam tutaj brąza 2, patrząc po tym, jak to się wszystko odbywa. Jak się poruszają enemy i tak dalej. Jeszcze ulcik tutaj odpalony. Żeby wykończyć tą akcję, Neon w ogóle nie reaguje. Ładny ejsik, naprawdę ładny ejsik, ale wydaje mi się, że to może być troszeczkę niższy poziom. Strzelam w brąz 2. I to jest brąz 2, widzowie. Brąz 2. Dwa punkty dla mnie. Ale fajna akcja, zostawiam lajka.
Klipek wrzucony przez użytkownika Minion, zobaczmy. 5 na 5, w ogóle ulti w jakimś dziwnym miejscu, Killjoy tyłem dobiegnie do shorta. Wydaje mi się, że znowu to może być jakaś niższa ranga. Wstawiłbym tutaj już Silvera jakiegoś, ale zobaczmy, może jeszcze nam się coś wyklaruje. Reyna jest grana. To był ładny strzał, przyznaję. Tutaj wchodzę pod celownik, może jakiś gold? Chociaż nie, muszę być, ja muszę wiem, że to są najlepsze akcje, więc... Aj! Ten ostatni frag, ja myślę, że to może być Silver 3 jakiś. Silver 3 stawiam. Platyna 1? Platyna 1 i Killjoy daje takiego dziwnego ulta? O co chodzi z tym ultem tutaj, takim agresywnym? Że on go na switchu postawił. What the fuck? No nic, no dobra, 0 punktów. I mamy kolejny klipek z Lotusa. Dużo tego Lotusa nam się dzisiaj trafia. Klipek od użytkownika Gaba. Zobaczmy sobie. Podoba mi się to, że jest na Jetsie jako pierwszy, ale czemu tutaj nie ma w ogóle smoko domena? To już jest dziwna sytuacja dosyć. Okej, jest killek. Aktywowany dash, mamy fraga na Jetę. No i to chyba będzie Aisik, tak? Zgodnie z tytułem. Tak było w tytule, że to Aisik. Patrzy się nad wallem, wall jest niszczony. Okej, Reyna totalnie nie trafia w plecy. No i wykończenie na Sage musi być. Ten ostatni strzał naprawdę ładny. Ciężka zagwozdka. Platyna 1, po tym ostatnim klipie tak samo, platyna 1. P2, w momencie nagrywania P2. Okej, czyli jeden punkt dla mnie, byłem blisko. Ale ładne strzały, naprawdę ładne strzały. O kurde, tu jesteśmy w ogóle od razu w centrum akcji. Dojeżdżałem go do respy, okej. Jeden, drugi frag. Zobaczmy, co to będzie. Jest też trzeci. Wow, ta Sage troszeczkę dziwnie się poruszała. Co to jest za dźwięk, słyszycie to? Co to za akompaniament muzyczny? Jest czwórka, on chyba idzie po Ace'a w ogóle. I to jeszcze przy takim wspaniałym akompaniamencie muzycznym. Drugie dzieło sztuki. Zaraz po władcy pierścieni. Nice, Aisik. Waham się tutaj między platyną a diamentem, ale nie było żadnego diamenta dzisiaj jeszcze, więc daję diament 1. Powiedzmy, ta Sage się dziwnie jakoś rusza w ogóle na tym sajcie. Nie wiem, co ona robi. Diament 1. Sprawdźmy. Jeszcze ten akompaniament muzyczny to już w ogóle. Co to jest za ranga? Dobra, diament 1. Nice, trafiłem. A i zostawiam lajka za akompaniament muzyczny. Klipek od użytkownika Efie. Zobaczmy, Reyna na ulcie, wjazd na side. Dobra, idzie pierwszy. Ojeja, co to jest za tepek od Chambera w ogóle? To chyba nie byłoby zbyt przemyślane? Oj. Okej. Silver? Silver jakiś? Coś? Chociaż ten tepek to nawet nie wiem, że na Silvera zasługuje brąz. Okej, fajnie, że przyciąłeś klipek. Bardzo mi się podoba, dziękuję ci za to. Oj, tutaj to full auto po kostkach. Ja daję tutaj brąz 2, rozumiem, że Ace'a chciałeś chyba wykończyć, ale... Okej, brąz 1. Czyli jeden punkcik dla mnie. I wjeżdża nam na ekrany teraz Kaneki Ken. Reyna, Sheriff, Bleed. Odważnie na mida wybiega. Ten crosser placement taki bym powiedział... Ni w dupę, ni w oko, jak to się mówi. Trochę zamiata podłogi tym wszystkim. Brąz, Silver. Oj. Nie, wydaje mi się, że Silver już lepiej by zagrał. Brąz. Wow. Tutaj trochę się zlinepowali. Mam wrażenie, że nie zorientował się, że już jest po nich i dalej jeszcze strzelał. Może jakieś delikatne lagi. Ale ja tutaj daję... Nie było jeszcze dzisiaj żadnego Irona. Ja tutaj dam Irona 1. Nie, Iron 1 to nie. Iron 2 ja tutaj dam. Bo to zamiatanie podłóg celownikiem. Joru mu tutaj zespotował. Jest po Ace'ika. Fajnie mu Joru zbejtował. Dziękujemy dla Joru, że mu zbejtował Ace'a. Bardzo fajnie. Tutaj daję lajka za Ace'ika, ale daję tutaj też Iron 2 rangę, bo... Iron 3. Okej, 1 na 2 dla mnie. Staraj się trzymać celownik troszeczkę wyżej, na poziomie głowy, gdzieś tam mniej więcej. Ostatni chyba klipek na dzisiaj, Mr. Yellow. Pozdrawiam Mr. Yellow, bo na streamkach często siedzi, także pozdrawiam serdecznie, wariacie. I zobaczmy, co nam tutaj pokażesz na dzisiejszym klipie. O kurde, trochę niebezpiecznie z tym amunicją, z tą amunicją. 1, 2, oj. 3, 4. Czemu oni w ogóle się na ciebie nie patrzyli? Gold 3. Ja obstawiam gold 3, zobaczmy co to jest. Platyna to jest. No to nie wiem, ile on sobie dać punktów, bo nie wiem, jaka platyna. Dobra, 0 na 2, żeby było sprawiedliwie. Ale że oni się na ciebie nie patrzyli na tym heavenie w tym momencie. I w ogóle z tą amunicją tutaj to była troszeczkę kiera zakręcona. Ale no dobra, dobrze wyszło. Jak wziąć udział w kolejnym odcinku, moi drodzy? Wchodzicie na mój Discord, linka macie w przypiętym komentarzu albo w opisie pod tym filmem możecie znaleźć. Wchodzicie w sekcję tutaj, widzicie po lewej zielone serduszko, kanał Zgadywanie Rank i wrzucacie swój tutaj. Wymagania są takie, klip musi być na YouTubie tak jak od Gabrola. Patrzcie, wchodzę sobie elegancko, mamy klipek od Gabrola. Drugie, nie ma dodanej muzyki, tak jak słyszycie u Gabrola, nie ma żadnej dodanej muzyki. I trzecia sprawa, musi być podana tutaj ranga w opisie filmu, żebym mógł ją zgadnąć. Takie są trzy wymagania, postujcie swoje filmiki, a znajdziecie się w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj, jeżeli odcinek wam się spodobał i chcecie więcej odcinków z tej serii, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema!